Pewnego ranka w stuwiekowym lesie królik wystawił przed domkiem swoje pyszne warzywa, żeby każdy mógł spróbować. Wiesz, prosiaczku, mamy szczęście, że królik ma tyle pysznych warzywek. I miło, że się nimi dzieli z innymi. Chyba powinniśmy mu jakoś specjalnie podziękować. No poza tym, że je zjemy? No tak. Może mu coś wręczymy w uznaniu za ciężką pracę. Może... A może jakąś nagrodę? Tak, no właśnie. Damy mu jakąś nagrodę. O, to wspaniały pomysł, prosiaczku. I tak Kubuś i prosiaczek zaczęli przygotowywać dla królika specjalną nagrodę. Prosiaczek starannie pisał wyrazy uznania. Najlepszy ogrodnik roku. Ogrodnik roku. Królik się chyba zdziwi, kiedy zobaczy ten medalion przed drzwiami. O, tak, pewnie. Chodź, zaraz pójdziemy go tam położyć. Kubuś i prosiaczek zostawili błękitny medalion przed drzwiami królika. A zaraz potem... Co to? Dla królika. O, to ja! Ale nie napisano od kogo. To pewnie znów jakiś katalog. Co to jest? Najlepszy ogrodnik roku. Ojejciu, ja? To przecież wielki zaszczyt. Nie wręczają medalionu najlepszy ogrodnik roku każdemu. Nareszcie. Zasłużona nagroda jako dowód uznania innych ogrodników. Kimkolwiek są. Witaj, króliku. Od dziś proszę zwracać się do mnie per najlepszy ogrodniku roku. Jak widzicie, taki tytuł otrzymałem. Nosisz ten medalion? Oczywiście, że noszę. I pewnie będę go musiał nosić przez cały rok. A skąd o nim wiesz? Bo... Kubuś i... Nie musisz mówić nic więcej. Takie wieści szybko się rozchodzą, jak sądzę. Jak sądzę, gratulacje będą tu na miejscu. Właśnie, gratulujemy ci, Kicusiu. Wielkie dzięki, dzięki. A od kogo ten medalion? Więc właściwie to... Od kogo jest? Z pewnością od jakiegoś bardzo ważnego towarzystwa ogrodniczego lub innej takiej organizacji. Widzicie, jakiej jest doskonałej jakości? Jakie ładne, choć trochę niezgrabne są literki? Trzeba być kimś wyjątkowym, żeby dostać taki medalion. Ktoś bardzo, bardzo ważny mnie za ważnego ma... I włożył w to wiele trudu, bym o tym wiedział ja. Kimś jestem wyjątkowym, a świadczy o tym to, że ogrodnikiem roku mnie od dzisiaj właśnie zwą. Macie szczęście, że możecie chwalić mnie. Nie jeden ogrodnikiem roku bardzo zostać chce. Cóż to za kapusta, a marchew szkoda słów. Mam trawę najzielejszą, kto ją zjada będzie zdrów. Bo ja się na uprawie najlepiej z wszystkich znam. I ogrodnika roku, więc zaszczytny tytuł mam. Każdy chyba wie, co zdarzyło się. Nie jeden ogrodnikiem roku bardzo zostać chce. Uprawiać mogę arów 100, wierzcie, że niewiele to. Myślę, że królik przesadza znów. Nie chodzi o marchew, a o dobór słów. Może już trzeba przerwać mur. Odkąd jestem ważny, mam ciekawszy w głowie plan niż nudna gadka z wami, gdzieś na mnie czeka fan. Już słyszę wielbicieli, uwielbienia, głośny wrzask. Co ogrodnika roku zobaczyć chcą choć raz. Każdy chyba wie, co teraz czeka mnie. Jasna sprawa, będzie sława. Wszystko zmieni się. Powtórzę jeszcze raz, ktoś tego chce czy nie. Jestem ogrodnikiem roku. Każdy o tym wie. Wiesz, Kubusiu, królik myśli, że ktoś inny mu dał ten medalion. Tak. Wszystko na to wskazuje, prosiaczku. Myślisz, że powinniśmy mu powiedzieć prawdę? Chyba nie, prosiaczku. On jest z niego taki dumny. Niech tak zostanie. Królik rzeczywiście był bardzo dumny. Z każdym kolejnym dniem
był coraz bardziej i bardziej dumny. O, witaj, króliku. Zrobiliśmy sobie piknik. Przysiądziesz się do nas? Co, piknik? Ciągle bawicie się w te pikniki? Bardzo dziwne. Rozumiecie chyba, że jako ogrodnikowi roku nie wypada mi się pokazywać na jakimś zwykłym leśnym pikniku. Czeka mnie jeszcze najpewniej masa innych nagród i wyróżnień. W imieniu swoim własnym pragnę podziękować Akademii Ogrodniczej za nagrodzenie mnie 24-karatową złotą marchewką. Zanim mówiłem z wrażenia, ale nie całkiem. Najpierw króliku, chciałbym powiedzieć... Króliku! A, co? Nic ci nie jest. Twoje oczy robiły dziwne jakby wywracanki. No tak. Nie mogę tu z wami siedzieć przez cały dzień, bo marnuję czas. Muszę się szykować. Oni mogą mnie wezwać dosłownie w każdej chwili. Jacy oni? Czy... ktoś jest zdziwiony tak jak ja? Chyba wszyscy. Wygląda, że ten medalion rzucił mu się z klaty na głowę. Chyba niestety stworzyliśmy takiego trochę potworka. Orety, gdzie prosiaczku? Nie o to chodzi. Królik tak się napuszył, że zaraz się nie zmieści w spodnie. Jak sądzicie? Wiesz, z tego co wiem, to królik wcale nie nosi spodni. Żartowałem. Chyba musimy mu powiedzieć, że ten medalion dostał od nas. Trzeba tak było od razu. Co? Tymczasem królik szykował się na większe i wspanialsze wydarzenia. Ciekawe, co by za to chciał. Proszę, rzućcie na to okiem i bierzcie, co chcecie. Ojej, co tu się dzieje? No, pozbywam się właśnie niektórych swoich rupieci. Nie dam rady wszystkiego ze sobą zabrać. A dokąd się wybierasz, króliku? A w tym lesie z jednym ogródkiem zaczynam się już dusić. Czas przenieść się tam, gdzie jest odpowiednie miejsce dla wielkich ogrodników. Słuchaj, czy to cudo się rozkłada? A, ale o was nie zapomnę, bo w końcu każde z was, choć w niewielkim stopniu, pomogło mi osiągnąć ten sukces. Kubusiu! O, później, prosiaczku, słucham pożegnalnej mowy królika. Ale teraz powinniśmy mu powiedzieć prawdę. No wiesz, medalion. No tak. Króliku... Chyba nie powinieneś jeszcze rozdawać wszystkich swoich rzeczy. Czemu, Kubusiu? No bo to Kubuś i ja daliśmy ci medalion. A, to smutne. Wiem, że trudno wam się ze mną rozstać, ale te rozpaczliwe próby zatrzymania mnie, wiecie... Króliku, to my zrobiliśmy ten medalion i położyliśmy przed drzwiami. Wy co? Tak właśnie było, ale... zrobiliśmy to, żeby ci podziękować za pracę w ogrodzie. Podziękować mnie? Więc nie jestem ogrodnikiem roku? No, dla nas jesteś, króliku. Oczywiście, że jesteś. A więc żadnych zdjęć w gazetach, żadnych gościnnych odczytów, ani 24-karatowych marchewek. 24-karatowe marchewki? Ten wstyd. To upokorzenie. Dobra, ale jak się to ma do tego wygodnego fotelika, co? Królik poszedł pomyśleć, jak od tej chwili miało wyglądać jego życie i czy mógł jeszcze kiedykolwiek pokazać się w lesie. Jednak rano zdarzyło się coś niezwykłego. Kiedy nasi przyjaciele wyszli ze swoich domów, znaleźli przed drzwiami wspaniałe medaliony z tytułami. Widzicie to? Fikacz roku! Nie wiedziałem, że jestem nominowany! A ja zostałam świergotką roku! Ja też mam tytuł. Flegmatyk roku. O, a więc wszyscy mamy medaliony? Właśnie my też mamy. Znaleźliśmy je przed drzwiami. Jestem najlepszym miotkojadem. Co za zaszczyt. Witajcie. Widzę, że wszyscy macie medaliony. Czy to... ty je zrobiłeś, króliku? No tak. Najpierw, gdy wczoraj poznałem prawdę, to...
Poczułem się bardzo głupio. O, chyba żartujesz, szatynaństwo. Nie, nie, czułem się bardzo głupio, no bo... znaczy, chcę powiedzieć, że jak zauważyliście, bardzo się zmartwiłem. Ale myślałem o tym i dotarło do mnie to, że... to naprawdę wielki zaszczyt otrzymać medalion od najbliższych przyjaciół. Tak kończy się opowieść o medalionie królika. Tego dnia dowiedział się, że najbardziej liczą się nagrody, które otrzymuje się od kogoś bliskiego. Pewnego pięknego poranka pan Sowa i Prosiaczek czytali niezwykle ekscytujące historie. I tym zwycięskim okrzykiem kończy się przygoda naszego bohatera. O, Sowo, to bardzo ciekawa opowieść. Ja też tak myślę. Wiesz, chciałbym, żeby takie przygody spotkały kiedyś też mnie. Wiesz co, Prosiaczku? To jest właśnie wspaniałe, że książki mogą zabrać cię tam, gdzie normalnie nie mógłbyś się znaleźć. Ty też możesz napisać swoją opowieść. Myślisz, że ja bym potrafił? Oczywiście. To się właśnie nazywa autor. Ktoś, kto pisze różne historie. Słuchaj, pomyślmy, jaką opowieść możemy napisać razem. Może o jakiejś malutkiej śwince, takiej jak ty sam? I nazywa się Prosiaczek? Jeśli byś chciał. O, tak, 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 bardzo bym chciał. A jaką chciałbyś przeżyć przygodę, Prosiaczku? No, może jakąś przygodę w cyrku? Zawsze najbardziej marzyłem o cyrku. Czy to możliwe? W opowieści dokładnie wszystko jest możliwe. Ty wymyślaj, a ja będę pisał. Ojej, no to zaczynam. Zawsze marzyłem, by występować w cyrku. Teraz to marzenie miało się spełnić. I tak z pomocą pana Sowy Prosiaczek napisał ciekawą opowieść o śwince imieniem Prosiaczek, która uciekła do cyrku. Dawno temu... Gdy Prosiaczek wrócił do domu, ciągle myślał o tej wspaniałej opowieści, którą napisał z panem Sową. Więc jak zawsze, gdy był podekscytowany, zabrał się do sprzątania. Pa, 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 jego cyrk, pa, 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 cyrk, 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 pa, 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 pa. Prosiaczku, jesteś? Chyba wyszedł. O, co to? O, zdaje się, że Prosiaczek pisze do kogoś list. Zawsze marzyłem o tym, żeby występować w cyrku. Akrobacje na fruwającym trapezie. Życie w cyrku to coś dla mnie. Ojejku, Prosiaczek chce występować w cyrku. Oczywiście królik nie wiedział, że Prosiaczek chce uciec do cyrku tylko w swojej wymyślonej opowieści. Ale daję wam słowo, osobiście czytałem ten jego list. Prosiaczek planuje zaraz od nas uciec i występować w cyrku. Chcesz stąd uciec, Prosiaczek? Mój różowy przyjaciel, to okropniste. Nie chce mi się wierzyć, żeby Prosiaczek chciał uciec z naszego lasu. Ojej. Najlepszy przyjaciel zawsze dowiaduje się ostatni. Podejrzewam, że to jest moja wina. Dlaczego? Tego nie wiem, ale zwykle tak się w końcu okazuje. No nie wygłupiaj się, to nie czyja wina. A jeżeli już, to nas wszystkich. No co mamy robić? Więc proponuję, żeby ktoś porozmawiał z Prosiaczkiem i dowiedział się, czy on poważnie myśli o tym całym cyrku. Wiecie? Niech Kubuś z nim pomówi. Jego najlepszy przyjaciel. No tak. Słusznie. Pójdę do niego i porozmawiam. I Kubuś poszedł porozmawiać z Prosiaczkiem. O, te wiosenne porządki. Schowam już szaliki i rękawice. Witaj, Prosiaczku. O, cześć, Kubusiu. Trudno nie zauważyć, że... pakujesz swoje rzeczy do pudełek. Tak, pakuję. Czy jest jakiś szczególny powód, Prosiaczku? Myślę, że już chyba nadszedł czas. No tak, jasne. Prosiaczku, czy jest może coś, co chciałbyś mi powiedzieć? Co na przykład? Nie wiem. Może coś o cyrku
Na przykład? O, kocham cyrk, Kubusiu. Ach tak? O, nigdy mi o tym nie mówiłeś, prosiaczku. O, tak, klauni, różne zwierzątka i fruwający trapez. Ale wszystkie cyrki są bardzo daleko stąd, jak mi się wydaje. O, tak, bardzo daleko stąd. Czy na pewno chcesz to zrobić, prosiaczku? Tak, Kubusiu, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? O, rozumiem, prosiaczku. To w takim razie ja już sobie pójdę. Żegnaj, prosiaczku. Prosiaczek robił tylko wiosenne porządki, ale Kubuś myślał, że jego przyjaciel szykuje się do wyjazdu. Więc niestety podjął już decyzję. Szykuje się do wyjazdu. Może w naszym stuwiekowym lesie jest już dla prosiaczka za nudno? Jest za nudno? Przecież tu co minutę jest jakiś cyrk, no a nie? To gdzie ten cyrk, no? Właśnie, pokażemy prosiaczkowi, jak ciekawie może być w naszym lesie. Chyba ktoś tu lubi sobie pojeść. Prosiaczku, tu w górze. Osiołek na drzewie. Bardzo ciekawe, co? Prosiaczku? 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 Przepraszam. Ojej, chyba czuję zapach pleśni. Położę go na chwilę na słonku, to może szybko wywietrzeje. Witaj, prosiaczku. O, cześć, Kubusiu. Co ty robisz? Robię... coś bardzo ciekawego oczywiście. Widzę, ale czy nie kręci ci się w głowie? Tak. A ja lepiej wrócę do pracy. No to na razie. To chyba nic nie da. Prosiaczek miał już spakowane rzeczy, kiedy go ostatnio widziałem. To pewnie z tym cyrkiem to on poważnie. I co teraz? Hej! A może my założymy cyrk? O, ciebie! Mamy jakiegoś słonia? O, dzięki, że pomogłeś mi napisać opowieść. Nie ma za co, prosiaczku. Bardzo mi się podobało. Bo wiesz, pisanie skłania cię do myślenia o rzeczach, szanowni, które... drodzy państwo, a zwłaszcza prosiaczki. O, co to? Gdy fascynuje ciebie cyrk, ta atmosfera, jego blaf i dźwięk i wszystko. Szczęściarzem jesteś, uwierz mi, przed sobą dziś najlepszy spośród wszystkich cyrków masz. Przyjdź do cyrku w stuwiekowym lesie. Wrażenia ryjek swój otworzysz dziś. Tyle wrażeń ci przyniesie. Najlepszy w okolicy tej. Tak, tylko tej. Nasz cyrk. Prosiaczki w bincie wzrok. A sobie ostrzą słuch. Bo to spektakl dla was dwóch. O, patrz w górę, o tam. Słoń na linie porusza się sam. Jak owad czy ptak. To przyjemnie mieć trąbę, mam tylko ten problem. Cię zgrzałem, a to mi nie w smak. Brawo, brawo! Bajziąg leży, jak należy! Tyle w górę rzucaj ściół! Byś potem złapać mógł! Na nas patrz! Oto ciąg leży! Do tego trzeba talent mieć! Całe szczęście łódź! Opłaci się wasz trud! Brawo! Świetnie! Brawo. Klaun i klaun! To razem klaunów dwóch! I hop! I bęc! Na plecy albo brzuch! Masz duży but! A ty za duży wóz! Jak każdy klaun też nie jesteśmy zabawni i już! Siedź w cyrku w stuwiekowym lesie! Zobaczyć program ten! Więc siadaj, już najwyższy czas! Zabawić z nami chce się, tym polubię wszystkich nas! I wróci tu nie raz! W stuwiekowym lesie! O, fantastycznie! To już nie uciekniesz od nas do innego cyrku? Co? Nie mam zamiaru nigdzie uciekać. Nie. O co chodzi? A co z tym listem, który napisałeś? No wiesz, cyrkowe życie to coś dla mnie i tak dalej. To nie był żaden list, tylko moja własna opowieść. I teraz jestem autorem.
prawda, Sowo? Tak, jesteś. Nawet całkiem niezłym autorem. Ale chociaż ogromnie lubię cyrk, nigdy nie odszedłbym ze stuwiekowego lasu. Hurra! Wiedziałem, że nie odejdziesz, prosiaczku. Ale w naszym cyrku będzie jeszcze jeden bardzo ważny występ, wiesz? Naprawdę? A teraz chwila, na którą wszyscy czekaliście. Nasza największa atrakcja. Przedstawiamy wam rewelacyjnego akrobatę, wysokościową świnkę, dzielnego prosiaczka na fruwającym trapezie. Ojej, uważaj, prosiaczku, bo spadniesz. I tak spełniło się marzenie prosiaczka o występach w cyrku. Wszyscy też dowiedzieli się, jaką niezwykłą moc mają opowieści. Ho, zaraz będą nagrody. Dla ciebie medalion, super połysk. A ty, moje cudo, otrzymujesz tytuł najbardziej soczystego. Witaj, króliku. Co tam słychać w ogródku? Wspaniale, świetnie. Wręczam właśnie medaliony moim najlepszym, pysznym pomidorkom. Ach, medaliony? Takie same jak te, które wręczaliśmy już wcześniej za szczególne osiągnięcia. Dziś dowiedzieliśmy się też czegoś o pisaniu opowieści. To prawda. Już wiemy, że ten, kto pisze opowieść, jest autorem. A teraz twoja kolej, mój malutki. Tak, zaraz pomyślimy. Już wiem, dostajesz tytuł dobrze zapowiadający się junior. Brawo, króliku. Miłego dnia. Do widzenia, panie narratorze. Księgę już odłóżmy dziś. Choć właśnie wciągnęła nas. Więc żegnamy się, by wkrótce wrócić znów. Wrócimy, bo przygody nowe czekają tu. Czekają tu. Czekają tu. Więc drogę czas, dwa kroki stąd. Poczekamy na ten dzień, by znów się wspiąć na wierzchołki drzew. By znów cię coś goniło w piersiach tłumiąc te. Nie zmówimy już pa. Przygodzie tej otworzysz księgę, wtedy my będziemy znowu w niej. Na razie pa. Przygodzie tej, bo tutaj spotkamy wkrótce was, gdzie stuwiekowy rośnie las, który od wieków. Mamo, wróciłem! Był, i w księdze tej się skrył. W księdze tej się skrył.